Szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie. Już na początku chciałam z całego serca podziękować za to zaproszenie i możliwość tego, aby opowiedzieć Wam troszeczkę o wolontariacie misyjnym, które działa przy Zgromadzeniu Misjonarek Klarytynek. Tak jak już było mówione, nazywam się siostra Agata, przyjechałam spod Częstochowy z małej miejscowości Aleksandria. Należę do Zgromadzenia Misjonarek Świętego Antoniego Marii Klareta, najmłodszej gałęzi rodziny klaretyńskiej, którego zgromadzenia nie założył ojciec Antoni, ale zostało ono założone przez jednego z ojców klaretynów w Brazylii. W Polsce mamy tylko dwa domy, w Aleksandrii pod Częstochową i w Białym Kościele pod Krakowem. Polek w naszym zgromadzeniu jest tylko 8, ale nasze zgromadzenie jest bardzo misyjne. Mamy domy na wszystkich kontynentach, w wielu krajach. Ja należę do prowincji włoskiej, która obejmuje całą Europę i Azję. Ale dzisiaj nie o zgromadzeniu. Jakby kogoś interesowało, to bardzo serdecznie zapraszam do rozmowy. Ale dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę o takiej naszej inicjatywie, która jest żywa od kilku lat. O tym, czym jest wolontariat, to chyba nikomu z Was nie muszę mówić, bo z tego też, co nawet tutaj słyszałam, wiele jakby inicjatyw i wolontariatów już jesteście zaangażowani, włączeni, co bardzo mnie cieszy. Nasz wolontariat misyjny działa po to, aby pomagać w tych miejscach, w których jest potrzeba. A tych potrzeb jest niezliczona liczba. Zaczynałyśmy od wysyłania młodych, chętnych ludzi otwartych na właśnie doświadczenie misyjne do naszych wspólnot w różnych miejscach, gdzie były pierwsze wolontariaty. Pierwsze były w Paragwaju. Tam były dwie grupy wolontariuszy, którzy przy naszym zgromadzeniu, przy naszej wspólnocie, która tam działa z ludźmi bardzo ubogimi, bo my wszystkie nasze domy, no może ten włoski nie jest w takim bardzo biednym miejscu, ale jakby zakładamy w małych miejscowościach, w takich wspólnotach kościelnych, które są naprawdę bardzo ubogie i bardzo potrzebują wsparcia różnego rodzaju. Nie mamy domów w wielkich metropoliach, tylko właśnie w takich malutkich, często zapomnianych przez wszystkich wioseczkach. I tam działamy. Do Paragwaju wyjechały dwie grupy. W obu tych grupach, w jednej była lekarka, w drugiej byli studenci medycyny. I oni w Paragwaju niesamowicie wielką pracę zostawili, włożyli, bo jakby zdiagnozowali mnóstwo osób chorych, którym tam nikt nie chciał, nie mógł, albo nikt nie miał po prostu pomysłu na to, że te choroby można wyleczyć, im można pomóc. Wiadomo, studenci leczyć nie mogli, ale mogli zobaczyć, co się dzieje, mogli poszukać właśnie wsparcia czy miejsca w szpitalach, namówić lekarzy do tego, aby tym konkretnym osobom z konkretnymi dolegliwościami, które w Polsce, tak jak oni wspominali i mówili, leczy się od ręki. W wielu krajach misyjnych, i pewnie świetnie sobie zdajecie z tego sprawę, no tak nie jest. Ludzie umierają na choroby, które u nas albo już w ogóle nawet nie istnieją, są zapomniane, albo leczy się je jedną, dwiema pigułkami, tudzież, nie wiem, dawką antybiotyku. I dlatego ludzie z Europy, ludzie, którzy mogą coś z siebie dać, są jakby zawsze mile widziane i bardzo potrzebne, bo to nie chodzi tylko o przyjemności jakieś, ale właśnie są bardzo potrzebne do tego, aby dawać siebie, dzielić się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy tego potrzebują. Ja niedawno wyczytałam taki tekst, że wszyscy jesteśmy jak plasterek cytryny. I większość z nas w plasterku cytryny widzi tylko to, że można go wrzucić do herbaty i zmienić jej smak, tudzież kolor. Ale Pan Bóg widzi w nas więcej. Z tego plasterka cytryny można zrobić w wyobraźni koło do roweru, to może być
monstrancja, to może być źrenica oka, która z miłością patrzy na drugiego człowieka. I mi to dało dużo do myślenia, że właśnie każdy z nas ma w sobie niezmierzony potencjał, bardzo dużo dodania. Wy jesteście wszyscy młodzi. Mam nadzieję, że macie głowy pełne pomysłów, ideałów, do których jakby zaspokajania czy spełniania dążycie. I możecie się właśnie spełniać również w wolontariacie misyjnym. My byliśmy także kilka grup już w Indonezji. Indonezja to jest ogromny kraj. My mamy wspólnoty na Timorze. To jest jedna z najuboższych wysp Indonezji. Do niedawna toczyła się tam wojna domowa. Indonezja się podzieliła na dwa kraje. Część tej wyspy należy do właśnie Indonezji, część nazywa się Timorem Wschodnim. No właśnie, i tam jest bardzo ubogo. To nie jest turystyczne Bali, to nie jest Jawa, gdzie niczego nie brakuje. Tam brakuje dosłownie wszystkiego. Ja miałam ten zaszczyt, powiedziałabym, na ostatnich wakacjach tam właśnie być z naszymi wolontariuszkami. Nasza wspólnota prowadzi tam oratorium dla dzieci i pracę duszpasterską, szeroko jakby pojętą. Pomaga też właśnie kapłanom tam posługującym w roznoszeniu komunii, w głoszeniu Słowa Bożego, ale przede wszystkim pracą z rodzinami i dziećmi. Ze mną była też właśnie studentka medycyny, była też pani pedagog. Ja jestem z wykształcenia nauczycielem, więc my jakby zajmowałyśmy się głównie dzieciakami i to było dla nas niesamowite doświadczenie. Starałyśmy się dużo dać, ale chyba o dużo więcej dostałyśmy, o wiele więcej dostałyśmy od tych osób tam będących. Mnie to zmieniło na pewno. Dziewczyny, które były ze mną, też mówią, że przerosło to ich najśmielsze oczekiwania, to, czego tam doświadczyły. Mottem naszego wolontariatu misyjnego jest miej radość z czynienia dobra. No i każdy, kto wraca z wolontariatu, taką radość ze sobą przywozi. Były też wolontariaty misyjne w Afryce, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Togo. Tam mamy też szkołę i ambulatoria, w których wolontariusze mogą pomagać. W ostatnim roku jeden z naszych wolontariuszy był też w Korei Południowej. Tam pomagał na parafii u ojców pallotynów. Gdzie jeszcze byliśmy? A, jeszcze klaretyni z nami byli też na Ukrainie przed wojną. W jednym z domów pomocy samotnym matkom był z nami ojciec Michał Szumny i Dima chyba, prawda? No właśnie. Oni tam byli też z grupą wolontariuszy i zrobili niesamowicie dużo dla rodzin, dzieci, które tam mieszkają, w tym domu dla samotnych matek z dziećmi. Jak wygląda bycie w naszym wolontariacie misyjnym? Osoby, które się do nas zgłoszą, przechodzą formację. Mamy comiesięczne spotkania od kilku lat przez pandemię i inne wydarzenia. Głównie one odbywają się online, bo to są też osoby z różnych krańców Polski, że tak powiem. Więc większość spotkań jest online. Staramy się też spotkać u nas w Aleksandrii pod Częstochową od czasu do czasu, żeby się lepiej poznać, ale też przede wszystkim, żeby uformować w nas takie misyjne, otwarte serca, poznać też kulturę i obyczaje innych krajów, żeby się dowiedzieć właśnie, wyznaczyć sobie cel, gdzie chcemy pojechać, czy jest to możliwe, co będziemy tam robić. Zakrawa się przez 8-10 miesięcy cały plan wyjazdu, osoby, które pojadą, co będą robiły. To jest naprawdę wszystko bardzo konkretnie przygotowane, zarówno materialnie, jak i duchowo. Bo wiadomo, wyjeżdżamy też pod kątem języka, jakim się
posługujemy. W większości miejsc, do których jedziemy, i tak nie możemy się bezpośrednio porozumieć z osobami, które tam mieszkają, ale przez nasze siostry posługujemy się na przykład językiem angielskim czy francuskim, a siostry tłumaczą nas na języki lokalne, bo w wielu krajach misyjnych, nawet jeżeli jakiś język jest językiem urzędowym, to zwykli ludzie, mieszkańcy małych miejscowości, wiosek czy nawet miast, tym urzędowym językiem się po prostu nie posługują, tylko językami lokalnymi. Więc to już jest taka pierwsza trudność i pierwsza rzecz, która nas też uczy wychodzenia poza nasze sfery komfortu, to, że nie zawsze, nie wszędzie, nie z każdym możemy się porozumieć bezpośrednio, ale że Pan Bóg stawia przy nas osoby, które służą nam pomocą, służą nam za tłumaczy. Jeżeli ktoś zna język hiszpański, no to już w Ameryce Łacińskiej troszeczkę jest prościej, bo tam większość ludzi mówi albo po portugalsku, albo po hiszpańsku. Więc poznajemy siebie, poznajemy nasze możliwości, nasze też trochę strachy przed tym, no właśnie, gdzie się kończy nasza kanapa, a gdzie się zaczyna to, że możemy przekroczyć siebie, to, co jest nam dobrze znane, to, co jest czasem wygodne dla nas i wyjść do innych, do czegoś, co jest zupełnie, zupełnie inne niż to, co znamy. W czasie takiego przygotowania tych 8-10 miesięcy zbieramy również fundusze na to, aby móc wyjechać i na te wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne tam na miejscu. Bo zawozimy bardzo często ze sobą jakieś podstawowe środki opatrunkowe czy jakieś drobne lekarstwa, które jakby no, możemy zaaplikować innym. To są głównie jakieś maści takie z antybiotykiem delikatne, które leczą tam wiele naprawdę chorób, które się tam w mgnieniu oka rozwijają do olbrzymich chorób, które często też kończą się śmiercią. Zbieramy fundusze na to, żeby na przykład, nie wiem, pomóc w utrzymaniu jakiejś naszej misji. My teraz obecnie utrzymujemy dwie takie misje. Część pieniędzy jest przeznaczona na misję w Paragwaju, gdzie pierwsi wolontariusze pracowali i tam działa piekarnia, w której mamy, kobiety przychodzą, pieką chleby, ciasta, bułki, potem je sprzedają i mają jakby pieniążki dla siebie na utrzymanie czy na zakup czegoś innego do jedzenia dla swoich rodzin. Więc właśnie z tych pieniędzy z adopcji na odległość i z wolontariatu utrzymujemy tamtą misję i przede wszystkim misję w Weluli właśnie w Indonezji, w takiej bardzo małej górskiej miejscowości, gdzie mamy pod opieką kilkadziesiąt dzieci, którym zapewniamy wszystko, co jest potrzebne do szkoły. Tam szkolnictwo do poziomu chyba senior school jest darmowe, w cudzysłowie bardzo, bo za szkołę czesnego się nie płaci. Ale żeby móc przyjść do tej szkoły, trzeba mieć mundurek, trzeba mieć książki, trzeba mieć zeszyty, trzeba mieć jeszcze takie akcesoria trochę, które mi przypominały harcerstwo nasze, ale jakby u nas to jest nieobowiązkowe, tam każdy musi mieć jakąś taki kapelusz, kijek, jakiś tam proporczyk i takie inne rzeczy. Więc większość rodzin w tej miejscowości po prostu na to nie stać. I im wyższy poziom szkoły, czyli tam jak się kończy jest szkoła podstawowa nasza, potem jest u nich tam jeszcze to gimnazjum, potem coraz wyżej, to wszystko jest coraz droższe, aż w końcu dochodzi się do liceum naszego, tak byśmy powiedzieli, gdzie już wtedy czesne po prostu trzeba płacić i większość dzieci kończy edukację na tym podstawowym poziomie. Więc my za fundusze, które zbieramy w Polsce, pomagamy właśnie opłacić czesne, zakupić dla tych dzieci to, co jest im najbardziej potrzebne. Też wiele rodzin, którzy rodzice, tam większość jakby ludzi nie ma pracy, bo nie ma żadnych przedsiębiorstw, nie ma perspektyw. Dzieciaki rosną w takiej świadomości, że w sumie nie warto to się o nic starać, bo i tak nic z tego nie będzie. Mnie osobiście to strasznie przeraziło,
bo mówię, ja pracuję na co dzień w przedszkolu i staram się w przedszkolakach już zapalać, chociaż oni są tacy, że jakby nie trzeba ich popychać do niczego, mają wielkie plany. Co drugi chce zostać strażakiem, kto inny lekarzem, nie wiem, kim tam jeszcze, dziewczyny aktorkami, piosenkarkami i tak dalej. Mają wielkie marzenia, tamte dzieci nie. One marzą o tym, co jest teraz. Z licealistami, jak rozmawiałam, to oni na studia, no ale po co? No przecież wrócę do swojej wioski i tak tam nic nie będę mógł robić. Utrzymują się ludzie z tego, co zrobią własnymi rękoma. A mają niesamowite talenty, co kobiety potrafią wypleść z liści palmowych, co potrafią zrobić z banana, na ile sposobów go przerobić, to wy sobie nawet nie wyobrażacie. I to jest niesamowite. Tylko jakby oni sami nie doceniają swojej pracy. Białych ludzi tam prawie nie ma. My byłyśmy przez miesiąc, jeździłyśmy trochę do miasta, żeby kupić też najpotrzebniejsze rzeczy. I białych ludzi nie spotkałyśmy ani razu. No, byłyśmy tam my inne. Więc jakby no, nie ma im kto zawieść też takiego poczucia, że nie wiem, to co robicie jest piękne, to co robicie jest wartościowe i pomysłów też na to, że to co robicie można sprzedać, można wysłać, można no właśnie na tym zarobić pieniądze. Więc też taka edukacja tych ludzi, tych rodzin jest bardzo ważna. Co my przez ten miesiąc, bo może jakby to jest najbliższe mojemu sercu, bo ja tam byłam, ja towarzyszyłam tym wolontariuszkom, co my tam robiłyśmy. Weronika, studentka medycyny, przeprowadzała takie najprostsze, ja nie użyję dobrych pewnie słów, ale sprawdzanie dzieci, czy ich kręgosłupy są proste, czy wzrok jest dobry, bo jakby lekarza w wiosce nie ma, żeby dojechać do najbliższego miasta, gdzie ktoś mógłby się nimi zająć, to nie jest wielka odległość. Tam chyba 50 kilometrów było, ale droga jest taka, że jedzie się 2,5 godziny po wertepach. Starsi ludzie, tacy, no nie wiem, 50-60 lat, oni nawet nie chcą słyszeć o tym, że mieliby gdzieś jechać. Wszyscy mają chorobę lokomocyjną i no, ja się przestałam temu dziwić, bo no, przejechać tą drogę jakimkolwiek samochodem, no to jest wyczyn i dla kierowcy, i dla pasażerów. Więc jakby ludziom, nie powiem, nie zależy na zdrowiu, tylko jakby opuszczają ręce i no nie da się. Mam taką chorobę, mam taką dolegliwość, to już tak zostanie. My spotkałyśmy tam dziewczynkę, która miała od urodzenia dużego zeza rozbieżnego. Skontaktowałyśmy się w Polsce z panią doktor okulistyki, no, z którą rozmawiałyśmy, tłumaczyłyśmy tam przez nasze siostry właśnie, jak z tą dziewczynką było, kto ją widział, kto jej nie widział. No, okazało się, że ta wada w Polsce nawet byłaby wyleczona jedną operacją. Tam my próbowałyśmy dostać się do lekarza z tą dziewczynką. Miałyśmy do dyspozycji samochód, środki materialne też. Tylko, że lekarza nie było. To znaczy, no niby był, bo pojechałyśmy do kliniki, w której lekarz miał być. Miał być w czwartek go nie było, bo nie dojechał. Umówiłyśmy się na następny czwartek, w następny czwartek też nie dojechał. I tak tam właśnie wszystko działa. Nie tylko medycyna, ale dosłownie wszystko. Więc jeżeli ktoś z was miałby ochotę, chciałby poświęcić swój czas na to, żeby dać z siebie coś, no właśnie, dać z siebie coś, pojechać, wyjść poza swoją strefę komfortu, przeżyć też coś niesamowitego, bo spotkania z tymi ludźmi, to, że się pomaga, czyni dobro, buduje nas, buduje nasze charaktery, buduje
naszą tożsamość też wierzę i przemienia nas, myślę, na długo, jak nie na zawsze. To zachęcam Was do tego, aby przystąpić do naszego wolontariatu. Jeżeli ja mówiłam chaotycznie albo nie uzyskaliście informacji na te tematy, które by Was interesowały, albo coś chcielibyście, nie wiem, rozwinąć, dowiedzieć się więcej, to ja jeszcze troszeczkę z Wami zostanę. Zapraszam do rozmowy. Ja też z tyłu na stoliku położyłam takie zakładki z namiarami na nas. Można sobie wziąć albo też kontakt z nami mieć przez Faustynę. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie jeszcze raz i osobiście to chciałam Wam podziękować za to świadectwo, jakie dajecie swoją obecnością tutaj i też przepiękną oprawą muzyczną i całą liturgiczną. Bardzo Wam dziękuję.